Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościn Majnowski, podcast Interpretacje. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wsparli podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2. Zadajmy sobie gombrowiczowskie pytanie. Dlaczego odwrót 10 tysięcy Greków spod Kunaksy w 401 roku przed naszą erą wielkim wydarzeniem był? Czy tylko dlatego, że tak żywo przedstawił go nam Ksenofont w Anabazie, pierwszych znanych historiografii wspomnieniach dowódcy wojskowego, których dramaturgia rzeczywistych wydarzeń przedstawianych przez ich uczestnika miesza się z tendencyjnością i apologią własnej osoby, co stanowi wzorzec dla setek generałów i marszałków chwytających za pióro. Od Juliusza Cezara po Erisha von Mansteina, Rodiona Malinowskiego czy Normana Schwarzkopfa. Czy wygranie, a zarazem przegranie dziwnej bitwy pod Kunaksą, następnie potyczki toczone przez straż tylną greckiego wojska z zakończykami pryskiego satrapy Tissafernesa oraz rozpaczliwe poszukiwanie drogi wyjścia i prowiantu w walkach z wojowniczymi ludami barbarzyńskich górali można równać na przykład z militarnymi dokonaniami Aleksandra, Hannibala, Scypiona czy Cezara. Nie to zdaje się być tytułem do chwały armii Cyrejczyków. Tak od imienia perskiego wodza określa się zbiorowość greckich najemników. Tak określa ich sam Ksenofont. Termin 10 tysięcy, hoimyrioi, pojawia się w późniejszej epoce, po raz pierwszy u Plutarcha, 500 lat po wydarzeniach. Lecz fakt, że mimo przeciwności losu udało im się ocalić, wojsko nie rozpadło się, nie podjęło hasła ratuj się kto może, lecz z pełną odpowiedzialnością za siebie i innych żołnierze greccy wyrwali się z opresji, przedzierając się przez wrogie i niedostępne krainy Azji. Wyczyn ten stanowić miał zarówno dla ich współczesnych, jak i potomnych żywy dowód wyższości demokratycznych i wolnościowych ideałów Hellady nad orientalną despocją i dziką barbarią. Krzysztof Głąbiowski w swojej książce o Ksenofoncie kreśli obraz greckiego wojska jako repliki greckiej polis, miasta państwa, jako wędrującą Rzeczpospolitą, kryjącą w sobie swą wielkość i małość. Najemne wojsko nabrało bowiem charakteru polis, miasta państwa, dopasowało swą wewnętrzną strukturę do typowego greckiego modelu organizacji życia społecznego w starożytności. Oczywiście zazwyczaj operujące w polu greckie armie nie wykształcały tego typu cech. Były oddziałami poszczególnych miast-państw, symmachii, czyli oficjalnych paktów militarnych, jak również doraźnych sojuszy. W ich skład wchodzili obywatele, perioikowie i metoikowie, czyli ci, którzy mieszkali wokół miasta lub też mieszkali w środku miasta razem z obywatelami, ale obywatelami nie byli, z rzadka niewolnicy, z czasem także najemnicy. Nawet jeśli armie te były liczniejsze niż 12 tysięcy Cyryjczyków i nawet jeśli operowały na teatrze wojennym dłużej niż 2 lata, które Cyryjczycy spędzili w drodze w głąb Azji, wychodząc z Sardes, by wrócić do Pergamonu, nie przestawały one być narzędziem polityki macierzystej polis. Nie znamy także przed Cyryjczykami przykładu, by greccy mężowie z brązu, tak u Herodota nazwane są wojska najemne, które co najmniej od VII wieku służyły różnym orientalnym władcom, na przykład egipskim faraonom z dynastii saickiej, wytwarzali tego typu cechy. W przypadku śmierci pracodawcy wojska przychodziły po prostu na służbę jego następcy, przeciwnika czasem, lub też szły w rozsypkę. Cóż zatem jest takiego wyjątkowego w armii 10 tysięcy? Z pewnością dramatyczne koleje losu z 2 katastrofami pod Kunaksą i nad Zapatasem. Z pewnością to, że tereny działań tej armii tak niezmiernie odległe były od Grecji, że w kluczowych momentach regionalne uwarunkowania polityczne nie odgrywały już żadnej roli. Przede wszystkim jednak niezwykle zróżnicowany był skład tego wojska. Może jednak na początku trzeba przypomnieć, skąd w ogóle wzięło się to wojsko. Otóż królowi perskiemu, Dariuszowi II Ochosowi, i jego żonie Parysatydzie urodziło się w sumie 13 dzieci, w tym 2 synów, którzy przeżyli do wieku dorosłego, starszy Arsikas i młodszy Cyrus. W 404 roku przed naszą erą zmarł król Dariusz
i zgodnie z zasadą starszeństwa Arsikas został królem Persji w jego miejsce, zmieniając swoje imię na królewskie Artaxerxes. Młody Cyrus nie chciał pogodzić się z tą decyzją i uważał, że władza królewska należy się jemu, ponieważ urodził się wtedy, kiedy jego ojciec był już królem Dariuszem, a jego brat Arsikas Artaxerxes rodził się jeszcze jako syn zwykłego satrapy Hyrkanii Ochosa, syna z nieprawego łoża wcześniejszego króla Artaxerxesa I. W ogóle nie był też przewidziany do następstwa tronu. Tenże Ochos został królem, ponieważ prawowitego następcę tronu, Xerxesa II, zamordował jego brat Sogdianos i Ochos podniósł bunt, żeby ukarać mordercę. Bunt zakończył się powodzeniem i Ochos już jako Dariusz panował 20 lat nad Persami. I w czasie tych 20 lat urodził się Cyrus, któremu nadano imię założyciela Imperium Perskiego. Rzymianie z Konstantynopola nazwali więc Cyrusa Porfirogenetą, urodzonym w purpurze, urodzonym w czasach, kiedy jego ojciec był już królem. Niezależnie od tego, czy Persowie podzielali roszczenia Cyrusa do tronu, cieszył się on nieustannie poparciem ze strony swojej matki, Paresatydy, która była na dworze w Persepolis niezwykle wpływową królową wdową. Matka przedkładała Cyrusa nad starszego syna Artaxerxesa i kiedy Cyrus podjął jakąś desperacką próbę zamachu na Artaxerxesa, wymogła na swoim starszym synu, żeby zamiast stracić zamachowca, odesłał go do jego satrapii, do Azji Mniejszej, satrapii ze stolicą w lidyjskim Sardes. Cyrus nie docenił jednak gestu łaski ze strony brata, lecz postanowił zebrać tam armię i zbrojnie ruszyć na brata. W tym celu starał się potajemnie przyciągnąć na swoją stronę perskich dowódców. W czasach pokoju armia perska podzielona była na 4 grupy – północ, południe, wschód, zachód, z których każda po ogłoszeniu mobilizacji miała osiągnąć stan liczebny 100 tysięcy żołnierzy. Cyrus jako satrapa Sardes był zarazem dowódcą grupy zachód i zamierzał w razie wyprawy powołać pod broń wojska ze swojej części imperium. Siły te byłyby jednak zbyt słabe, żeby pokonać wojska brata. Cyrus postanowił więc zaciągnąć jak najwięcej greckich najemników. Właśnie skończyła się wojna peloponeska. Tysiące żołnierzy pozostało więc bez pracy. Tysiące obywateli pokonanych państw i stronnictw politycznych nie mogło odnaleźć się w Grecji w nowych warunkach spartańskiej hegemonii. Sami Spartanie czuli natomiast, że powinni spłacić Cyrusowi dług wdzięczności za wsparcie w czasie wojny peloponeskiej. Połowa najemników Cyrusa pochodziła z Achaii i Arkadii. W skład greckiej armii wchodzili obywatele wielu miast państw, a nawet niewolnicy. Nadawało jej to charakter panhelejski, wszechgrecki, by nie użyć modnego dziś słowa wieloetniczny. Armia ta była jednak niezwykle specyficzna z tego powodu, że nie składała się z kontyngentów przysłanych przez różne poleis, miasta państwa, czy też z jednostek lub grup najemników zwerbowanych na służbę, lecz z autonomicznych oddziałów, które połączył wspólny pracodawca. Cyrus, potajemnie przygotowując się do rozprawy z bratem, nie mógł bez wzbudzenia jego podejrzeń dokonywać zbyt wielkich zaciągów najemników i zmuszony był do ostatniej chwili trzymać swe oddziały w rozproszeniu i w ukryciu. Pod Kunaksą, u boku Cyrusa, stanęła najemnicza armia grecka, składająca się aż z 11 części różnej wielkości i różnego pochodzenia. Jej trzon, w liczbie 4000 ludzi, stanowili dawni najemnicy Cyrusa z garnizonów rozlokowanych po miastach jego satrapii. Wzmocnieni zaciągami bezrobotnych po zakończeniu wielkiej wojny z Atenami żołnierzy z Peloponezu. 700 najemników wydzielono w osobny korpus i wysłano, by wraz z emigrantami z Miletu walczyli z Tissafernesem, oblegając to miasto. Na potrzeby oblężenia Miletu werbownicy Cyrusa, Sokrates Achajczyk i Sofainetos ze Stymfalos zaciągnęli odpowiednio po 500 i 1000 hoplitów. Pod innym pozorem wyprawy przeciw buntowniczym Pizydom Cyrus powierzył zaciąg wojska Beocie Proxenosowi. Za pieniądze Cyrusa Klearch, spartański banita
w Chersonezie i Arystyp, tesalski arystokrata, wystawili armię, które mogli wykorzystywać w lokalnych walkach w swoim własnym celu, dopóki Cyrus w stosownej chwili nie wezwie ich, by dołączyli do jego wyprawy. Już w drodze po wymarszu z Sardes dołączyły do armii najemniczej także nieopisane szerzej przez Ksenofonta zaciągi Sosisa z Syrakus i wodza z Arkadii, być może Agiasa. W Issos dowieziono morzem 800 hoplitów z partiaty Heili Sophosa. Kontyngent oficjalnie wyekwipowany przez Spartan w ramach wdzięczności dla sojusznika w wojnie peloponeskiej. Do kompletu brakuje jeszcze tylko 400 najemników satrapy Syrii Abrokomasa, którzy przeszli na stronę Cyrusa w późniejszej fazie marszu. Jeśli porównujemy armię do polis, miasta państwa, jej pracodawcy, czyli Cyrusowi, przypadła rola założyciela, którego po grecku nazywano ktistes lub też archegetes. A sam proces tworzenia armii przypomina synoikismos, czyli zlepianie w jeden organizm wielu niezależnych jednostek. Tak jak miasto tworzyły nieraz liczne wsie leżące w pobliżu nowego miasta lub też w własnym sąsiedztwie, które doszły do wniosku, że należy się połączyć w jedno miasto. Cyrus też, dopóki żył, był w naturalny sposób wodzem naczelnym tej armii, zwierzchnikiem poszczególnych greckich wodzów. Ksenofon, kreśląc jego charakterystykę, odmalowuje go nie jako orientalnego despotę, lecz raczej jako idealnego greckiego wodza. Niczym nowy Agamemnon przewodził greckim basileusom, Klearchowi, Menonowi, Proxenosowi, którzy, choć przeprawili się doń przez morze, jak pisze Ksenofont, dla pieniędzy, uświadomili sobie, że większy zysk przyniesie im nienaganne posłuszeństwo wobec Cyrusa niż miesięczne wynagrodzenie. Między nimi a Cyrusem nie było żadnego ogniwa pośredniego, żadnego zwierzchnika ogółu wojsk greckich. Do takiej roli pretendował z pewnością dawny wódz najemników Cyrusa, Kseniasz z Parrasios, dowódca najsilniejszego, liczącego 4000 ludzi oddziału. Umocnieniu jego autorytetu wśród wojska służyły igrzyska ku czci Zeusa Lykajskiego, czyli Wilczego, czczonego w Arkadii, skąd pochodził sam Kseniasz. Dla zwycięzcy tych igrzysk ufundował on cenną nagrodę. Jego autorytet musiał być jednak bardzo nikły, gdyż w Tarsie 2000 jego żołnierzy przeszło do Klearcha, który zręczną rozgrywką nakłonił wojsko do pozostania w służbie Cyrusa. Albowiem aż dotąd Cyrus ukrywał przed swymi greckimi najemnikami, że celem wyprawy nie są jakieś zbuntowane plemiona małoazjatyckich górali, lecz tak naprawdę jego brat, król Persów, i że zmierzać będą daleko w głąb Azji, by zmierzyć się z jego wielkimi siłami. Gdy dowiedzieli się o tym, dowiedzieli się o rzeczywistych planach, początkowo najemnicy odmawiali dalszego marszu. Dali się na w końcu przekonać autorytetowi Klearcha. I wtedy to Kseniasz, urażony w swojej dumie raczej niż przerażony skalą przedsięwzięcia, zdezerterował, a Klearch umocnił się w roli zaufanego powiernika Cyrusa, dopuszczanego do najważniejszych decyzji, jak choćby wtedy, gdy osądzano akt zdrady Orontasa, perskiego dostojnika. Klearch cieszył się zaufaniem Cyrusa, który wyróżnił go spośród greckich wodzów. Nie miał jednak zwierzchności nad pozostałymi helleńskimi kontyngentami. Ukaranie żołnierza z oddziału Menona doprowadziło do zamieszek, niemalże do bratobójczej walki. Choć w czasie zmagań pod Kunaksą Klearch odgrywał kluczową rolę, najpierw powstrzymywał od ataków wojska greckie wbrew rozkazom Cyrusa, potem zaś rzucił się w pogoń za Tissafernesem, dowódcą wojsk króla. Nie było to jednak wynikiem jego specjalnych prerogatyw, lecz faktu, że młodsi i mniej doświadczeni wodzowie jak Proxenos zdali się na inicjatywę Klearcha, uchodzącego za starego wygę. W rzeczywistości Klearch był znakomitym podoficerem, potrafiącym znaleźć wspólny język z żołnierzami, a zarazem wymusić na nich przestrzeganie żelaznej dyscypliny. Jednak jako dowódca był jednym z najgorszych strategów w historii armii spartańskiej. Właściwie nie wygrał nigdy żadnej bitwy. Pod Kunaksą, gdzie wojska króla
przeważały liczebnie nad wojskami jego brata, Cyrusa, armia pretendenta mogła jednak odnieść zwycięstwo dzięki śmiałym planowi bitwy opracowanemu przez Cyrusa. Plan ten niezwykle przypominał rozwiązania militarne, jakie przyjmował później Aleksander, gromiąc liczniejsze osobowo armie perskie. Cyrusowi jednak się nie powiodło, ponieważ gdy sam zaatakował centrum armii królewskiej, gdzie znajdował się również sam król, nie uzyskał w odpowiednim momencie wsparcia armii greckiej, której Klearch nakazał trwanie w defensywie zamiast ataku na wojska Persów. Pozbawiony wsparcia Cyrus, mimo rozbicia wojsk królewskich na swoim odcinku, uległ jednak w końcu przewadze liczebnej wroga i padł na polu walki. Grecy nie ponieśli prawie żadnych strat osobowych, jednak bitwa została przegrana. Ich wódz poległ, jego plany zostały zniweczone, a greccy najemnicy znaleźli się na równinie pod Babilonem, w środku Azji, nie mając pojęcia, co robić dalej i jak wydostać się z tych tarapatów. Prawdziwą katastrofą dla armii greckiej były natomiast negocjacje pokojowe z perskim satrapą Tissafernesem, który zaprosił wodzów greckich do swojego obozu. Mimo oporów ze strony innych wodzów i zwykłych żołnierzy, Klearch wymusił na wszystkich przyjęcie zaproszenia za dobrą monetę i udał się z wodzami do perskiego obozu. Tissafernes nie mógł nie skorzystać z okazji, jaką było wydanie się wodzów greckiej armii w jego ręce. Pochwycił więc greckich wodzów, licząc, że armia pozbawiona dowództwa pójdzie w rozsypkę, czyli jak to w przypadku najemników najczęściej bywało, przystanie bardzo chętnie i z wdzięcznością na zmianę pracodawcy i pójdzie na służbę króla Artaxerxesa. W greckiej typologii ustrojów wyróżnia się trzy modele władzy państwowej: rządy jednostki, rządy niewielu i rządy ludu. Do chwili śmierci Cyrusa grecka część jego wojska może przywodzić na myśl polis oligarchiczną, gdzie kilku możnych, w tym przypadku wodzów, sprawuje władzę. Wodzowie ci nie sprawują władzy kolegialnie, dzieląc się nią, lecz autonomicznie. Funkcję swą zawdzięczają nie wyborowi przez lud, ale urodzeniu i pieniądzom, czyli powierzeniu im przez Cyrusa zadania werbunku wojska. W dziejach wielu greckich polis oligarchiczne formy rządów zostały z czasem zastąpione przez tyranię. Podobny proces zaszedł w wojsku Cyryjczyków. Bezpośrednio po bitwie pod Kunaksą Klearch konsultował jeszcze swe decyzje z Proxenosem. Gdy jednak okazało się, że Cyrus nie żyje, niejako automatycznie, bez wyboru, uznał się za wodza naczelnego i został zaakceptowany. Jego dominującą pozycję da się odczuć już podczas pierwszego poselstwa od króla perskiego. Klearch odmawia przyjęcia warunków króla. Potem oddala się pod błahym powodem, pozwalając konferować z posłami innym wodzom. Następnie wraca i podejmuje decyzję, co jest demonstracyjnym lekceważeniem parlamentariuszy króla, a zarazem uświadomieniem własnym kolegom, kto tu rządzi. Jego autorytetowi ulegają nie tylko żołnierze, ale także dowódcy. Klearch wzywa strategów i lochagów, wydaje im polecenia. Jak pisze Ksenofont, od tej chwili Klearch objął naczelne dowództwo, a oni słuchali, choć nie wybrali go na wodza. Widzieli jednak, że on jeden posiada mądrość wymaganą od wodza, podczas gdy reszta nie miała doświadczenia. Wszelkie decyzje, od Kunaksy do Zapatasu, podejmuje sam Klearch. Ostatnia, jaką dane było podjąć, była opłakana w skutkach. Swym autorytetem wymógł bowiem na wszystkich naczelnych strategach i wielu pomniejszych dowódcach wizytę u Tissafernesa, co było bezmyślnym wydaniem się w ręce wroga. W jednej chwili, gdy nad Zapatesem Tissafernes uwięził helleńskich strategów i wymordował wielu lochagów, dowódców oddziałów, armia grecka, ta wędrowna polis, straciła swego tyrana i oligarchów. Wojsko spędziło swoistą noce triste, rozważając grozę położenia, by rankiem dnia następnego spróbować wyjść z opresji dzięki nowej formie rządów – demokracji. O ile poprzednich wodzów desygnował Cyrus, a Klearch nie został wybrany na wodza naczelnego, lecz osiągnął tę funkcję mocą swego autorytetu, o tyle po tragedii nad Zapatasem dowodzenia nie przejmuje już żaden z pozostałych przy życiu strategów, lecz dochodzi do wyboru nowych wodzów,
także spośród ludzi bez przydziału, jak Ateńczyk Ksenofont. Od tej pory decyzje strategiczne zapadają podczas zgromadzeń żołnierskich, eklesia. Diodor Sycylijski, który w swej relacji z wyprawy Cyrejczyków ignoruje Ksenofonta, podaje co prawda, że naczelnym wodzem wyprano Spartanina Heirisophosa. Kłóci się to jednak z opisem wydarzeń przedstawionych w Anabazie. Choć Ksenofont jest niejednokrotnie tendencyjny, wydaje się jednak, że ma rację, twierdząc, że wojsko było dowodzone kolegialnie. Heirisophos nie miał klarchowego autorytetu, a Arkadyjczycy i Achajowie nie pałali miłością do Sparty. I że Heirisophosa wybrano wodzem naczelnym dopiero wobec perspektywy negocjacji ze spartańskimi harmostami, zarządcami władz okupacyjnych w Bizancjum, czyli już właściwie po zakończeniu całej wyprawy. Oczywiście w Anabazie kluczową rolę w mobilizacji wojska Ksenofont przypisuje sam sobie. Najpierw to on miał poderwać Lochagów oddziału Proksenosa, potem wspólnie odbyć zebranie z Lochagami i strategami pozostałych oddziałów. Jednak powodzenie tych zabiegów uzależnione jest od woli żołnierskiego zgromadzenia. Oczywiście nad Zapatasem żołnierze zatwierdzają propozycje przedstawione przez Ksenofonta i innych oficerów. Wcale jednak nie będzie to regułą w przyszłości. Zgromadzenie żołnierzy w Trapezuncie życzy sobie płynąć morzem do Grecji. W Kotyora unicestwia ksenofontowy plan założenia w tym miejscu kolonii. Władzy w wojsku Cyrejczyków nie sprawują wcale strategowie czy lochagowie, lecz Hellenes, Grecy, ogół żołnierzy. Wola ich wyrażana jest na zgromadzeniach, eklesia, niekiedy drogą aklamacji, zazwyczaj jednak przez głosowanie. Pisząc o głosowaniu, używa Ksenofont fachowego określenia psefizo, choć wojsko głosowało raczej nie kulkami czy kamyczkami, lecz poprzez podniesienie rąk. Oczywiście zgromadzenia żołnierzy odbywały się i na wcześniejszych etapach wyprawy Cyrusa, na przykład w Tarsie, gdzie żołnierze odmawiają dalszego marszu. Mamy tu jednak w Tarsie do czynienia raczej z bezradnym i pozbawionym perspektyw buntem ludu, który sprawnie zostaje zmanipulowany przez jednego z oligarchów, Klearcha. Po zdarzeniach nad Zapatasem strategowie i lochagowie także nie zaprzestają prób manipulowania żołnierzami. Na przykład Timasion Dardanejczyk, pragnąc założyć kolonię w Kolchidzie, proponuje nie zwoływać zgromadzenia, lecz zalecić strategom, by urobili swoich lochagów, a ci z kolei wpłynęli na żołnierzy. Jednak pozycja dowódców podobna jest do pozycji urzędników w demokratycznych Atenach. Choćby nawet wodzom przysługiwały doraźne prerogatywy do prowadzenia działań wojennych i utrzymywania dyscypliny, to wojsko, Hellenes, Grecy, decyduje o celach strategicznych. Na przykład przyjmuje poselstwa tubylczych plemion i greckich kolonii, przez których tereny maszerują Cyrejczycy. Żąda od nich darów gościnności, swoistego haraczu, za pozostawienie ich w spokoju. Wojsko dzieli się łupami. Wojsko przydziela wodzom zadania, na przykład w Trapezuncie. Najstarszym strategom, Filesiosowi i Sofajnetosowi, polecono czuwać nad żeglugą, gdy reszta armii maszerowała lądem. Wojsko rozlicza wodzów, tak jak w Atenach rozliczano różnej maści urzędników. I tak Filesiosa i Xantiklesa kazano na grzywnę w wysokości 20 min, a Sofajnetosa w wysokości 10 min za niedobory w ładunku okrętów i zaniedbanie obowiązków. Rozliczeń takich, na przykład za uderzenie żołnierza, za rzekome sprzeniewierzenie pieniędzy, doświadczył także Ksenofont. Ostatnie księgi Anabazy czyta się jak raport odpierający rozmaite zarzuty względem niego, które doskwierać mu musiały nawet po wielu latach. Paradoksalnie, im bliżej było do Grecji, tym większej dezintegracji ulegała najemnicza armia Cyryjczyków. Żołnierze, którzy z przeprawy przez dzikie, górskie kraje wyszli prawie z pustymi rękami, odczuwali niepohamowaną żądzę wzbogacenia się za wszelką cenę, póki jeszcze można. Wodzowie sami organizowali wyprawy łupieszcze, by uchronić się przed niezorganizowanymi aktami bandytyzmu, mogącymi przynieść zgubę poszczególnym oddziałom i szkodę całej armii. Im bliżej było domu, tym bardziej szerzyła się dezercja. W obliczu wroga, bezpośrednio po Kuneksie, zbiegł jedynie trak Miltokytes z 40 jeźdźcami
i 300 piechurami, zapewne również trackiego pochodzenia. A nad Zapatasem przeszedł na stronę króla Lochak Nicharchos z Arkadii z 20 ludźmi. Jeśli jednak to jest ten sam Nicharchos, który uciekł z rozprutym brzuchem z zasadzki zorganizowanej przez Tisa Fernesa, to nic dziwnego, ponieważ nie miał on żadnych szans na dotarcie żywym do Grecji. Tymczasem z Trapezuntu ucieka Dexippos z powierzonym mu okrętem. Wojsko zatwierdza nawet wniosek skierowany przeciw dezerterom, wymierzony w wieszczka Silanosa, któremu po przywłaszczeniu sobie 3000 darejków, złotych monet bitych przy króla Perskiego, i tak udaje się opuścić szeregi armii. Niezależnie od problemów z utrzymaniem dyscypliny, Cyryjczycy w nieporównywalnie większym stopniu niż normalna tradycyjna polis narażeni byli na rozpad i dezintegrację. Przyczyniał się do tego fakt ich zróżnicowania etnicznego, regionalnego, które choć przygasł w trakcie zmagań z wrogiem, przestrzenią i klimatem, rozgorzał na nowo, z tym większą siłą, im bliżej było im do Grecji. Z pewnością myli się Diodor, gdy dzieli armię Cyrusa już po wyruszeniu z Sardes na 4 grupy etniczne. Klearch, Lacedemończyk, miał rządzić Peloponezyjczykami, prócz Achajów, Proxenos Tebańczyk, Beotami, Sokrates Achajczyk, Achajami, Menos Larissy, Tesalczykami. Z całą pewnością poszczególni wodzowie dowodzili bardziej zróżnicowanymi oddziałami. Na przykład Klearch dowodził renegatami z armii spartańskiej, Grekami z Chersonezu Trackiego, Troady, Trakami, różnymi Azjatami, Peloponezyjczykami, którzy odstąpili Kseniasza. Trudno też przyjąć, że Proxenos dowodził tylko Beotami, gdy w jego oddziałach był na przykład Xenofon i inni Ateńczycy. Niemniej jednak silne było wśród Cyryjczyków poczucie przynależności etnicznej. Beota Torax podgryzał pozycję Ateńczyka Xenofonta wśród beockich żołnierzy Proxenosa. I niezależnie od duserów, jakie niekiedy nawzajem sobie prawią Spartanin Heirisophos i Ateńczyk Xenofont, zasadniczy trzon armii i jej połowa, Arkadyjczycy i Achajczycy, byli niechętni przywództwu Heirisophosa. Gdy w Kotyora wojsko zdecydowało się w końcu wybrać wodza naczelnego i został nim ów Heirisophos, po kilku dniach armia rozpada się na 3 części, a Arkadyjczycy i Achajczycy wybierają sobie 10 własnych strategów. Niepowodzenia militarne skłaniają wojsko do ponownego zjednoczenia się, a nawet do podjęcia typowej dla demokratycznych zwyczajów uchwały, że każdego, kto wysunąłby wniosek, by podzielić armię, należy ukarać śmiercią. Nie przywraca to jednak autorytetu wodza naczelnego Heirisophosa, który notabene wnet umiera. Cyryjczycy, brutalnie i instrumentalnie traktowani przez spartańskich harmostów, zarządców miast okupowanych przez armię spartańską, nie są w stanie ani działać dalej w ramach swej demokratycznej struktury, ani nawet wybrać naczelnego wodza. Po różnych perypetiach znaczna część tej armii, prowadzona przez Xenofonta, zaciąga się do spartańskiej armii Derkelidasa. I z powrotem staje się jedynie kontyngentem wojskowym, w którym brak śladów struktury typowej dla odrębnej polis, odrębnego państwa miasta. W Hellenikach z Oxyrynchos, w fragmentarycznie zachowanym dziele historycznym, pojawia się jako określenie tych greckich najemników służby spartańskiej wyraz Derkelidei, Derkelidejczycy. Przestali być zatem Cyrejczykami, swoistego rodzaju roninami, szukającymi dla siebie miejsca na świecie po śmierci wodza, przez nazwę wiernej pamięci o tym wodzu. Tak więc 10 tysięcy, przechodząc przez poszczególne stadia ustroju politycznego, zatoczyło krąg, wracając do wyjściowej pozycji najemników sensu stricto. Kończąc, można zadać pytanie, czy polis Cyryjczyków mogła przetrwać dłużej niż 2 lata, czy też po powrocie do Grecji nieuchronnie czekają dezintegracja. Z pewnością miałaby szansę przetrwać, gdyby po myśli Xenofonta, a także innych strategów, zdecydowano się założyć kolonię nad Morzem Czarnym. Z IV i III wieku przed naszą erą znane są także przykłady różnych kondotierów, którzy dzięki wojskom najemnym przejmowali władzę w różnych greckich miastach-państwach, na przykład Klearch, uczeń Platona i Izokratesa, tyran Heraklei nad Pontem w latach 363-352. Skrajnym przykładem może być
opanowanie przez Mamertynów, oskijskich najemników, tworzących bractwo poświęcone Bogu wojny Marsowi, sycylijskiej Messany w 289 roku przed naszą erą i utworzenie państwa najemników. Być może, gdyby Cyryjczycy byli bardziej jednorodni i gdyby potęga Sparty nie była tak wielka jak wówczas, zaledwie 4 lata po kapitulacji Aten, udałoby się tym żołnierzom fortuny znaleźć swoje miejsce na świecie. Stało się jednak inaczej i losy Cyryjczyków uznać możemy za dzieje polis, miasta państwa, efemerydy, które przetrwało zaledwie niecałe 2 lata. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję wszystkim, którzy wsparli podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.